Hello. Hello. Kto już niedługo będzie żył, Wanie? Szybko mi Luisia mówi, powiedzieć. że ona. Luisia mówi, że ona. A ty co mówisz? Ja też. Hello? Louis. Lu. A tata? Ja też. Cześć kochani! Siema! To jesteśmy znowu my? To znowu my. Witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Jest to odcinek, który? 10. 10 już. Więc 10 vlogów już udało nam się zapostować. A pamiętamy, jak ten pierwszy postowaliśmy i to był taki duży wyczyn. Tak. Więc wow! Już 10. Cieszymy się. Mega. Więc w tym odcinku chcę wam opowiedzieć trochę o zabezpieczeniu vana, o tym jak zamontowaliśmy specjalne zamki na drzwiach przesuwnych i na drzwiach tylnych. Do tego opowiemy trochę o izolacji vana i trochę o tym... O drewnie w środku vana. O drewnie w środku, jak już tam konstruowaliśmy wewnętrzne sprawki. Dobra, to co? Zaczynamy z zamkami może pierwsze? Tak. Tak jak po kolei wymieniłeś. Więc generalnie myśleliśmy trochę o tym, jak zabezpieczyć naszego vana przed włamaniem. I jak być po prostu pewniejszymi tego, jak zostawimy vana, że nikt tam się nie dostanie. To nie jest, pewnie to nie jest jedyne zabezpieczenie, które wykorzystamy z czasem. To jest na razie, na teraz, ale postaramy się jeszcze coś dołożyć z czasem, żeby być po prostu bezpieczniejszymi i mieć pod kontrolą to, co się dzieje wokół i w środku, kiedy nas nie ma. Dokładnie. I ten pomysł w sumie, ten, który przedstawimy wam tutaj, podpatrzyliśmy trochę od takich, tu w Danii się oni nazywają handwerkerzy, ale to są po prostu różni tacy, jakby to powiedzieć, rzemieślnicy, można to powiedzieć, czyli murarze, malarze i wszyscy tacy, jakby to powiedzieć... No, pracujący ręcznie. Pracujący ręcznie, tak, fachowcy. Fachmani. Fachmani, tak. Jeżdżą różnymi właśnie takimi vanami, mniejszymi, większymi, no i jak oni zabezpieczają tak bazowo swoje samochody, jest, że zakładają takie loki na drzwi. I po prostu te loki działają tak, że jeden moduł tego loku nakłada się na jedną, na tą stronę stałą drzwi, bądź na jedną ze stron drzwi, a drugą na drugą stronę drzwi, albo przesuwnych, albo jak z tyłu macie drzwi, to też na obu drzwiach zakłada się ten lok. I po prostu przy zamknięciu zakłada się moduł jakiś środkowy, bądź już jest tam wbudowany moduł środkowy, no i zamykacie i wtedy jest dodatkowe zabezpieczenie. No co utrudnia tak naprawdę wejście do vana z zewnątrz. Koniec końców, jeśli ktoś ma okna, no to i tak, jak ktoś będzie chciał wejść do środka, to i tak wejdzie, więc... Ale utrudni to mu jakby działanie, jakby chciał się tam dostać i... Tak. No, więc i coś. My nasze loki zamówiliśmy gdzie? Zamówiliśmy je z UK, bo były dużo tańsze niż tutaj. W Danii. I dlatego też nawet z przesyłką wyszło taniej. Tak. I generalnie zamontowaliśmy i też spuścimy wideo też, jak to robiliśmy, ale też nawiasem mówiąc, polecamy sprawdzić, jakiego materiału są te loki już, że tak powiem, z doświadczeniem naszym, bo my te loki montowaliśmy, słuchajcie, na jesieni zeszłego roku chyba, jakie dostaliśmy. I przez to, że w Danii są duże opady i jest duża wilgoć, to one rdzewieją, że tak bardzo powiem, więc rdzewieją. Lepiej sprawdzić to albo zabezpieczyć odpowiednio to zaraz po kupnie. Od razu hammerajtem. Przemalować, zabezpieczyć, bo rdzewieje. No. Dokładnie. Więc dzisiaj będziemy montować zabezpieczenie naszego vana. Będzie to coś takiego, solidna kłódka, którą będziemy montować na tej części ramy i tutaj już namalowałem sobie kropki mniej więcej, gdzie to będzie zamontowane w ten sposób. Działa to tak, że te dwie części są zamontowane do ramy samochodu
i wtedy coś takiego, drzwi się odsuwają, te dwie części się rozsuwają. Ale to są na stałe montowane, te dwie części, czy to nie jest tak, że trzeba... Te dwie części są montowane na stałe i tak. W celu montażu tego musieliśmy wymontować siedzenie, żeby mieć tutaj dojście do tej belki. Jest to dość ciasne, nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Tak, ale musieliśmy wszystko, praktycznie, zobaczcie, wymontowaliśmy się działo, krzesła. Wszystko będzie się działo w tej dziurze tutaj tak naprawdę. Więc gadki, małe łapki się na pewno przydadzą, żeby tam dokręcić odpowiednie śrubeczki. I tak samo tu z tej strony. Na razie w ten sposób sobie to wygięliśmy, później to odetniemy, żeby było równo. Żeby mieć tam lepszy dostęp. I będziemy działać za chwilę. To jest jedna sekcja, która będzie teraz do tych drzwi właśnie zasuwanych, ale też będziemy montować na tylnie drzwi. Więc to był pierwszy punkt w tym odcinku. Mhm. Kolejny punkt, możemy mówić, izolację na szybanie? Tak, więc do izolacji wykorzystaliśmy głównie watę szklaną, EcoBat, tak, firmy Knauf. Podamy linka w opisie też. Podamy linka w opisie. Jaki rodzaj to jest dokładnie, jaka grubość i tak dalej. Plus do tego użyliśmy folii aluminiowo-bąbelkowej. Tak. Do stworzenia jakby takiej bariery przed wilgocią. No i do tych dwóch materiałów użyliśmy, tak, generalnie. Do tego taśmy dwustronnej, żeby to wszystko się trzymało. Tak. Mam na myśli tą folię bąbelkowo-aluminiową. I... No i jeszcze użyliśmy taśmy aluminiowej taśmy do połączenia. Aluminiowej do łączenia, tak, do łączenia właśnie tej folii bąbelkowo-aluminiowej. Tak. Żeby też to tworzyło spójną jakąś, tak, taką strukturę, która zabezpiecza przed dostaniem się wilgoci do gołego metalu, mhm, i zapobiega też skraplaniu się właśnie tam wody z czasem. Dokładnie. I to w nawiasie mówiąc jest nasza izolacja. Bardzo wydaje mi się, że nam sprawnie to poszło. Jedyne co, to warto jednak zainwestować jakieś maseczki i rękawiczki, bo ta wata, mimo że jest niby taka bardziej eko i tak dalej, no ale jak wata szklana i tak czy siak, to po prostu kurzy się strasznie. Kurzy się, pyli i to nie jest miłe to wdychać, więc tak, maseczki jak najbardziej. Super. Więc teraz zacięliśmy watę EcoBat. To nie jest wata szklana, ona nie jest tak toksyczna jak normalne tam Rockwool, ale mimo tego i tak używamy maski, bo to tak do końca nie wiadomo co to jest. No i wyłożyliśmy to już pod prysznicem. Na dzień dzisiejszy nie mamy tej warstwy izolacji takiej przeciw przezostawaniu się wilgoci tam niżej. Więc czekamy za tym, żeby to było dostarczone jeszcze. No jak to będziemy mieli, to wtedy możemy zakończyć ten segment tutaj. Więc jesteśmy na etapie izolowania ściany. Tutaj. Włożyliśmy watę Knauf. Tutaj. Przymocowaliśmy to taśmą, tak żeby się tylko trzymało. I na to przyklejamy taśmę dwustronną, tutaj widać bardziej taśmę dwustronną i do niej przyklejamy folię bąbelkową, tą warstwę izolacyjną, waporową, przez którą ma się nie przedostawać żadna wilgoć. Tak. Dodatkowo ramę zrobiliśmy na okno, żeby wyrównać tutaj poziom tego ściany. Więc będzie nam łatwiej później przykręcać wszystko, tą ściankę drewnianą już później. To był kolejny punkt. I możemy krótko też powiedzieć o tym, jak zabudowaliśmy w środku. I chodzi tutaj generalnie o to, jak obiliśmy, czyli i sufit, i ściany, mhm, jak to zabudowaliśmy. Więc na podłogę wykorzystaliśmy 12 mm sklejkę, tą plywood.
Na ściany wykorzystaliśmy 6 mm i do tego później na zamknięcia szafek, na drzwiczki też tą samą płytę 6 mm. Nie zakrywaliśmy wszystkich ścian drewnianą płytą. Mhm. Zakryliśmy tak naprawdę tylko tam, gdzie jest to na widoku, nie? Widoczne, a w miejscach niewidocznych nie dawaliśmy to ze względu na wagę i tak naprawdę oszczędność materiału też. Wiadomo. Więc tak to rozwiązaliśmy. Więc zakończyliśmy etap podłogi. Na początek wyłożyliśmy ramę z ład 2,5 mm na 5 cm. Później daliśmy watę szklaną, jak to widać jeszcze watę szklaną. Później daliśmy folię bąbelkową, która wystaje trochę. I okleiliśmy ją na łączeniach folią aluminiową. Taką specjalną do łączenia właśnie tego typu folii bąbelkowych. No i na to przyłożyliśmy płyty i na to przykręciliśmy płyty do ram. Do ramy pod spodem. I też zrobiliśmy wejście z tamtej strony. Nie trzeba przeskakiwać już za każdym razem aż tak wysoko. Tak, i polecamy też zrobić podpórki, prawda? Albo przewidzieć, co tak naprawdę będzie się chciało zrobić. No, my tak zaplanowaliśmy, bo tu będzie cała kuchnia z tej strony, a tu będzie lodówka wystawać do tej strony. Tak. I tutaj jest jeszcze opcja, że w tym segmencie będzie mieć schowek na buty. Tak, tu będzie schowek na buty, będzie zabudowane, będą takie drzwiczki ładne tutaj. Zamykane. Super. Kiemenko. Więc skończyliśmy praktycznie izolowanie vana i zaczynamy budować sufit, czyli co zrobiliśmy? Wzięliśmy dziury pod lampy, bo już wiemy, gdzie będą lampy w suficie. Wzięliśmy też część dziury pod okno sufitowe. Przykręciliśmy też na sufit, tak jak idą te żebra pod sufitem. Zrobiliśmy taki dystans pomiędzy sufitem, pomiędzy tymi żebrami, a tą płytą, która przyjdzie na sufit, żeby tam powietrze sobie jeszcze tam hulało i żeby... Tak inni robią, to my też tak robimy. No. Żeby to nie było wszystko ściśnięte tutaj, klapnięte po prostu, to ma sobie oddychać tam i pracować też. Tam ma być powietrze i przez to prawdopodobnie nie będzie tam grzyb rósł, miejmy nadzieję. Ani żadna rdza, ani nic takiego. Więc następnym krokiem jest po przykręceniu tego wszystkiego tutaj, do sufitu, będziemy przykręcać tą płytę. Ona już jest wymierzona i są wymierzone otwory pod lampy, więc działamy dalej. Jedziemy! I generalnie to była taka nasza baza i później, jeżeli chodzi o meble, to staraliśmy się wykorzystać wszystkie resztki z tych iścinek, z tych płyt, więc generalnie taką mieliśmy polisę no waste, albo zero waste na żywanie, czyli do każdej dosłownie małej części. Tak, bo przekładaliśmy wszystko z kubki na kubkę, bo jeszcze się przyda, bo jeszcze się przyda, no i w większości się przydało wszystko. Tak, jakieś klapeczki, jakieś małe części bardzo się przydały też. Tak, i co ważne jeszcze, wykorzystaliśmy na przykład części starych szaf, które ktoś tu wyrzucił niedaleko nas. Zebraliśmy to po prostu i na przykład szuflady też wykorzystaliśmy z szafki ładnej, którą ktoś wystawił po prostu przed dom, bo jej nie potrzebowało więcej. Tak, i to jest super myk, bo na takich szafkach, jak ktoś je wyrzuca, to często są prowadnice już dołączone. Tak, i wykorzystaliśmy te prowadnice, one są samodomykające się, więc zaoszczędziliśmy dużo na tym, bo ktoś to po prostu wyrzucił. Tak? Dokładnie. A tutaj daliśmy drugie życie tak naprawdę i meblom, i jakimś tam częścią od mebli, więc to była super sprawa. I też jeżeli chodzi o budowanie szafek, niektóre z tych części, co Grześ wymienił, były po prostu o wiele lżejsze niż sklejka, którą kupiliśmy, więc to też nam zaoszczędzi na wadze w jakimś tam stopniu. Tak.
Dobra, więc jeżeli, kochani, podobają Wam się takie odcinki, to będzie nam super miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, może macie jakieś własne doświadczenia, z którymi chcielibyście się podzielić, bądź jakieś pytania. Jakieś pytania, to chętnie odpowiemy. Dokładnie. Dlaczego tak, a nie inaczej to zrobiliśmy. Tak. Dlaczego tak krzywo. Dlaczego tak krzywo, a dlaczego nie prosto, to też. Ale słuchajcie, do zobaczenia w następnym tygodniu, bo też mamy dla Was bagaż materiałów. I następny odcinek to będzie pewnie o gazie, wodzie i elektryce. Zobaczymy, czy to wrzucimy wszystko w jeden, czy to rozbijemy jeszcze bardziej, bo może będzie tyle materiału i informacji trochę za dużo na jeden odcinek. Ale to nawiasem mówiąc tyle. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was i do zobaczyska. Dziękujemy. Cześć! Pa.